Ksiądz arcybiskup z ogromną życzliwością zaprosił nasze zgromadzenie do pracy w archidiecezji lwowskiej. Czego oczekuje ekscelencja od nas, paulistów, tutaj na terenie Ukrainy i Lwowa? Myślę, że jestem człowiekiem szczęśliwym, ponieważ Pan Bóg jakoś na mojej drodze tutaj mego duszpasterzowania w archidiecezji lwowskiej jakoś mi błogosławi i pomaga. I właśnie cieszę się bardzo z obecności ojców paulistów, że przyjęli moje zaproszenie, że jakoś tak się złożyło, że spotkaliśmy się i przybyli tutaj do nas. No, cieszę się z ich obecności tutaj w archidiecezji lwowskiej, ponieważ bardzo dobrze weszli w to środowisko. Czują się, myślę, tak jak u siebie w domu i na wielu dziedzinach nam pomagają. Ojciec Wojciech jest ojcem duchownym w seminarium, także pracuje w radiu, korespondent Radia Watykańskiego. Ojciec Mariusz jest profesorem w naszym seminarium, ma wykłady dla naszych kleryków. Angażują się, także pracuje w radiu lwowskim, angażują się w wielu dziedzinach. Jesteśmy im wdzięczni za prowadzenie księgarni, za wydawanie wiele pozycji. Są to na razie proste rzeczy, ale myślę, kiedy tutaj jeszcze się bardziej rozglądną, kiedy będą jeszcze większe potrzeby, będą mogli wiele nam tutaj pomóc i jestem bardzo wdzięczny, że właśnie są i że będą mogli tutaj też zaszczepiać charyzmat swego zgromadzenia na tych terenach wschodnich, bo to jest wielkie bogactwo także dla naszego Kościoła tutaj na Ukrainie. Jaką rolę ksiądz arcybiskup przypisałby mediom katolickim na Ukrainie? Media są bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ponieważ wiemy, że przede wszystkim młodzież już coraz rzadziej zagląda do kościołów, ale siedzi cały czas w komputerach i ważne jest, żeby właśnie do nich dotrzeć, żeby dzisiaj ewangelizować, trzeba mieć media, dobre. Nie wszyscy ludzie mogą też przyjść do kościoła, są też odległości, osoby starsze. Dlatego chcemy poprzez radio, poprzez telewizję, poprzez internet docierać do wielu środowisk, do ludzi też starszych, samotnych, chorych, a także do ludzi, którzy czasami nie mają tej odwagi jeszcze, czy nie mieli odwagi spotkać się, czy przyjść do kościoła, ale poprzez głoszone Słowo Boże, czy poprzez telewizję możemy także i do nich dotrzeć. Jesteśmy bardzo otwarci i liczymy na pomoc innych kapłanów, zwłaszcza z Polski, którzy by mogli nam tutaj w tym pomóc. I media właśnie służą dotarciem z dobrą nowiną, można powiedzieć, do wielu środowisk, a zwłaszcza ludzi młodych.